Zdrowia, szczególnie dla tych, którzy pracowali przy azbeście. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No 40, 50, może 70 lat temu azbest to był dosyć popularny. W Polsce to nawet robili takie azbestowe pokryweczki do na kuchenki, bo to tak elegancko wchłaniało i rozprzestrzeniało ciepło do garnka. W Ameryce azbest był używany do izolacji. No w Polsce też chyba takie były płytki takie wyginane, to chyba tam też azbest lądował, to na dach to dawali. No te włókna azbestowe były łatwe do pracy, tyle tylko, że się okazało, że to włókna po prostu, jeżeli się rozszczepiają, no to wchodzą te takie kryształkowe, długie włókna w płuca. No i nie jest to najlepsze. No i później jak zorientowali się, że nie jest najlepsze, no to zaczęli usuwać, ale jak zaczęli usuwać, no to zaczęli też i sądzić. W Ameryce ten azbest, śmieli się, że dużo Polaków na tym pracowało. No na pewno zarobili, dużo, dużo na pewno chorowało, no ale oni mieli maski, mieli te mundurki całe. No jeżeli ktoś się zdecydował papierosa palić przez dziurkę w filtrze, no to już były inne sprawy, czy to była prawda, czy nie, no ale takie kawały chodziły. W Baltimore walczą, jest 30 tysięcy najróżniejszych przypadków w sądach. Wszystko to ciągnie prawnik z Maryland, który ma firmę sportową Orioles, no i on właśnie 30 tysięcy jest przypadków. Większość przypadków w Ameryce, no to teraz już to wszystko pospadało. Wszyscy ci, co mieli pieniądze, wszystkie te fabryki, które produkowały cokolwiek związanego z azbestem, pobankrutowały. Wszystkie firmy, które instalowały to, też pobankrutowały. No wszyscy, co mieli cokolwiek do czynienia z zakładaniem legalnego, bo w tym czasie ten azbest, no to był produkowany legalnie według tych standardów federalnych, państwowych, instalowany według federalnych standardów państwowych, to nie było coś nielegalnego. No i dopiero później, jak zobaczyli, że są szkodliwe dla zdrowia, no to zaczęli sądzić, no i wygrywali miliardy, no ale to samo się stało w zasadzie z papierosami. Papierosy też w sumie były legalne, prawnicy się wzięli za skarżenie, no i papierosy w zasadzie zbankrutowały 15-20 lat temu. Na dzień dzisiejszy w niektórych stanach marihuana jest legalna, a powiedzmy papierosy takie mentolowe, to politycy zrobili papierosy mentolowe nielegalne, a marihuanę legalną. No człowiek się drapie w głowę, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Czy ten socjalizm, czy ci komuniści to są po prostu kompletnie walnięci, no ale tak wygląda. No i te 30 tysięcy przypadków w Baltimore. Baltimore, no to jest taki około 80-90 kilometrów od Waszyngtonu. No to było miasto przy dużej rzece, niedaleko Waszyngtonu. Było, no też południe można powiedzieć już, bo od Nowego Jorku powiedzmy jest na południe prawie 200 mil, czyli 320 kilometrów. I w Waszyngtonie no to są ciepłe zimy. Nie jest to ten prawdziwy południe, no ale już nie jest to powiedzmy zimowy Nowy Jork. No i w tym Baltimore demokraci rządzą już od kilkudziesięciu lat. Bandytyzm tam jest straszny. Tam ostatnio, parę lat temu były takie przypadki, że tam złapali jakiegoś dealera narkotyków i tam on umarł w tej furgonetce. To prokurator Murzynka tam ścigała tych policjantów, były rozprawy i tak dalej, i tak dalej. No ogólnie całe miasto jest dosyć bałagan, jest bałagan. Budynki się rozwalają, nikt tego nie remontuje, no ze względu na te sprawy kryminalne. No i dużo tych budynków właśnie było dawnych, które miały azbest. I teraz w całej Ameryce te wszystkie przypadki sądowe poznikały, no a w Baltimore nie zanikają. No i właśnie
Peter Angelos, ten Orioles właściciel, on mówi, żeby poskładać te wszystkie 30 tysięcy tych przypadków czy zaskarżeń do kupy, no i żeby właśnie rozpracować to grupowo. Baltimore, no i wszyscy ci, którzy się bronią, bo firma taka na przykład Wallace & Gale, która produkowała te materiały izolacyjne, no oni zbankrutowali, ale zostawili za sobą jakieś tam, jakieś pieniądze do rozszabrowania, no i właśnie te pieniądze do rozszabrowania są. I obrońcy z tej firmy mówią, no chwileczkę, no nie można to wszystko kłaść do grupy, tylko trzeba patrzeć po kolei, komu się należy, a komu się nie należy. No i w Ameryce, w Baltimore właśnie, to jest jeden z nielicznych stanów, gdzie mogli skarżyć, czy mogli składać powiedzmy te sprawy sądowe o jakieś zdrowotne uszkodzenia zdrowotne, czy choroby związane z azbestem, ale nie rakowe. Ogólnie rzecz biorąc w Ameryce powiedzieli tak, no jedynym udowodnieniem, że ktoś tam miał do czynienia z tym azbestem w tych budynkach, gdzie mieszkał, no to jeżeli umarł na raka, czy był chory na raka. A w Baltimore właśnie powiedzieli, że jakiekolwiek tam problemy płucne, no to powodują, że ludzie mogą składać. No i nic dziwnego, że jest 30 tysięcy tych przypadków. No i właśnie ci prawnicy chcą rozkraść, bo chcą rozkraść te pieniądze i teraz jest pytanie, czy podobni prawnicy zajmą się za te S-447 w Polsce. No przypuszczalnie wezmą się za te wszystkie jakieś grupowe, niekonkretne nazwiska, tylko będą właśnie składali, robili na tej zasadzie, no bo to jest bezimienne, bezspadkowe i tak dalej, i tak dalej. Także to są te same przypadki. Prawnicy z obrony mówią, że 65% tych pojedynczych przypadków, jak przychodzą przypadki, powiedzmy, przed sąd, no to ci ludzie nie mają, nie są w stanie pokazać jakichkolwiek dowodów, że nawet tam, czy mieszkali, czy że tam byli. Także te wszystkie oszukane papiery się pokazują. No i te firmy prawnicze w zasadzie robią coś takiego, że biorą udział w tym jednym wielkim oszukaństwie, bo teraz sądy powiedziały, okej, macie przedstawiać tam 500 tych różnych przypadków na tydzień, na miesiąc, no to by było 6 tysięcy powiedzmy na rok, no to by było ponad 5 lat, a oni mówią, że oni nie są w stanie, że oni mogą zrobić tych 175 tylko, no czyli prawnicy zbierali tylko jakieś tam imiona i nazwiska i adresy, ale nie brali żadnych prawdziwych informacji, czy nie brali tam zaświadczeń od lekarza, czy miejsca zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Także pieniędzy jeżeli odrzucają takie duże ilości, 60 czy 70%, no to znaczy, że tych przypadków nie ma. No poza tym jeszcze połowa tych wszystkich oskarżeń, to ona zanim dostanie się do sądu, no to jest albo odrzucana na takim polubownych rozmowach, no albo są jakieś tam wypłacane małe kwoty. No jest to bałagan, no ale to pokazuje cały ten system polityczny, system tych ubezpieczeń, no bo dużo tych pieniędzy wypłaconych tym, którzy skarżyli, no to po prostu są pieniądze z tych ubezpieczeń plus pieniądze z tych firm, które zbankrutowały, no i zwinęły swój biznes, ale kiedy posprzedawały te swoje wartości nieruchomości i tak dalej, no to dużo tych pieniędzy zostało. Także Shakespeare, kiedy mówił, że trzeba tych prawników wrzucić do
żeby je zeżarły rekiny, żeby ich zeżarły rekiny, no to miał coś w sobie. No, bezczelność prawników po prostu nie zna granic. No, w mieście takim rządzonym przez demokratów, no to jeszcze najgorsze. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest dzwoneczek dzyń do powiadomień o codziennych filmikach. Polecaj, wysyłaj gdzie możesz i co do następnego codziennego filmiku.